Po pierwsze, to zależy którym, dlatego że część przedsiębiorców funkcjonuje normalnie, a część poniosła bardzo duże straty. I zwracam uwagę na to, że ci, którzy ponieśli bardzo duże straty, w tej rozmowie jeszcze nie zostali ani razu wymienieni. No przed chwilą poseł Krotel wymieniał. No ale jakie branże wymienił, które poniosły bardzo duże straty? No właśnie nie wymienił. Restauratorzy, choreka, cała z tym związana. Gdzie pan widzi w tej chwili skierowane w Krajowym Planie Odbudowy do tych branż środki? No ja tego nie widzę i w mediach o tym nie słyszę. Natomiast jest dla mnie interesujące, że cała ta prounijna klasa polityczna chce Polskę zadłużyć na kilkadziesiąt lat, wziąć odpowiedzialność za długi innych państw, dać prawo do nakładania podatków, o czym nikt z panów się nie zająknął. 5 nowych podatków, którymi premier Morawiecki się chwalił, że jeździ do Brukseli, sam do nich przekonywać. To jest interesujące i to nigdy nie było dyskutowane w polskim Sejmie. Ja myślę, że też przed wyborcami Prawa i Sprawiedliwości to było ukrywane, że ten rząd na forum Unii lobbuje za europodatkami, a nie za dochodami budżetowymi polskiego Ministerstwa Finansów i polskiego rządu. Natomiast najciekawsze jest to, że Unia Europejska daje nam połowę z tych pieniędzy z góry, mówi, na co mamy wydać. Więc tu pokazuje podejście Unii Europejskiej. Unia Europejska przy pomocy tych funduszy chce realizować swoją politykę, a nie pomagać rzeczywiście państwom, a przynajmniej robić to 50-50. Stąd ten podział. Połowa pieniędzy znaczonych, druga połowa wydacie na co sobie tam chcecie. Warto też przypomnieć, bo wydaje mi się, że wszyscy o tym zapomnieli, że w pakiecie z tym wszystkim jest tak zwana zasada warunkowości, to znaczy Komisja Europejska będzie mogła wstrzymywać wypłatę środków, jeśli coś jej się nie będzie podobać. Widać, że Komisja Europejska w swoim zapale ideologicznym idzie coraz dalej i dalej. W tej chwili wczoraj były informacje, że miliardy euro zostaną wydane na promowanie tak zwanych wartości Unii Europejskiej i demokracji wewnątrz Unii Europejskiej. Więc to nie jest tak, że Unia Europejska odpuściła, że Komisja Europejska odpuściła i że ta batalia się skończyła. Ona jest po prostu tylko zawieszona na czas rozpatrzenia rozporządzenia o warunkowości wydawania środków i zawieszaniu wydawania środków przed Trybunałem Sprawiedliwości. Jak Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi, że to jest zgodne z traktatami, to ten temat wróci. Cień szansy, że może stwierdzić, że jest niezgodne, ale szczerze wątpię, bo przecież nie po to został Trybunał Sprawiedliwości powołany, żeby oceniał, że coś, co robią eurokraci, jest niezgodne z traktatami.